No i niewątpliwa przyjemność witania, goszczenia w klubie Thai Gym Tarnów. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rafał Król, lider, można powiedzieć head coach całego teamu, no i wychowawca bardzo wielu talentów, które miałem tu dzisiaj okazję chociaż przez moment zobaczyć. Może nie było to bardzo długo, ale przynajmniej część. Po tym długim wstępie, gdybyś mógł powiedzieć chociaż troszeczkę o klubie w 2020 roku. Co się udało zrealizować? Przede wszystkim witamy i dzięki za odwiedziny. Bardzo nam miło, że przyjechaliście tutaj i odwiedziliście nas dzisiaj. Jeżeli chodzi o 2020 rok, no, z oczywistych względów sportowo nie był on taki, jak oczekiwaliśmy, prawda, bo były bardzo duże plany, jeżeli chodzi o starty. No, tych startów było troszkę mniej w tym roku. Rok zaczęliśmy od wyjazdu w styczniu na Baltic Muay Thai Open. Tam, już nie pamiętam dokładnie, chyba 2-3 medale przywieźliśmy. Arek Krupa w 75 kg drugie miejsce zajął. Bardzo dobry turniej dla niego, takie mocne wejście w sezon to było. Tam 3 walki stoczył. No później, jeżeli chodzi o starty, no to takim znaczącym startem, jeżeli chodzi o Muay Thai na mapie tutaj Polski naszej, no to był udział w gali Thai Battle Championship w drugiej edycji w Żarach. Bardzo fajna impreza, świetny poziom, bardzo dobrzy zawodnicy, ta karta tam była rewelacyjna, tam całą czołówkę polskiego Muay Thai mogliśmy tam zobaczyć w akcji. Na tej gali walczył właśnie Arkadiusz Krupa i Mateusz Janik, wygrali tam swoje pojedynki. Także bardzo dobrze, kolejne zawodowe pojedynki w rankingu odhaczone do przodu. No i sezon zamknęliśmy tak naprawdę startem w Siedlcach, tak? W Siedlcach, tak jest, pod banderą Polskiego Związku Kickboxingu. Tam były organizowane Mistrzostwa Polski Oriental Rules. Mateusz Janik zdobył złoto w kategorii 71 kg, Mateusz Różak srebro i Kamil Stanok srebro. Więc całkiem fajny, udany start, taki pierwszy start tak naprawdę pod banderą Polskiego Związku Kickboxingu naszego klubu. W przyszłym roku pewnie będziemy częściej tam startowali. Brakowało nam tych startów Muay Thai w tym roku, no ale no, mieliśmy taką, a nie inną sytuację, jeżeli chodzi o COVID-a. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo lepiej i więcej będzie sprawdzianów. Pytanie krótkie, czyli gala South Battle 5, to jest ten najbliższy plan zawodowy, półzawodowy, proamowy. Kto startuje, kto walczy? Będzie walczył Mateusz Różak, jest w treningu, można było jego formę zobaczyć teraz podczas dzisiejszego treningu. Tak, podczas dzisiejszego treningu też. Intensywnie, krótko, ale intensywnie bardzo było. Jest to twardy zawodnik, taki bardzo fizyczny, a oprócz tego miesiąca na miesiąc on łapie coraz lepszy taki Thai style, fajny styl walki, który jest bardzo niewygodny dla przeciwników, więc Mateusz będzie miał tam okazję się sprawdzić podczas zawodowego pojedynku. Czekamy na informacje, jeżeli chodzi o Mateusza Janika, bo również też, znaczy możliwe, że też go tam zobaczymy podczas tej gali. Słuchaj, cały klub jedzie na tą galę, czy po prostu nie wiecie, jaka będzie sytuacja i tak naprawdę nie wiadomo, czy ta gala nie odbędzie się w wersji zamkniętej? Dokładnie, nie wiemy, jaka będzie sytuacja. No, z dnia na dzień tutaj się zmienia, wytyczne z ministerstwa się zmieniają ciągle, więc nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy do końca. No, trzeba będzie się podporządkować temu, jakie tam będą decyzje. Oczywiście, jak będzie możliwość, żeby kibice byli, to na pewno tam się zjawimy bardzo dużą grupą. Często jeździmy na imprezy, nawet na 2 busy i kibicujemy naszym zawodnikom, jeżeli jest taka okazja. 2020 to jest który rok prowadzenia tego klubu? Pierwsze starty w 2013 roku. 7 lat? 7 rok teraz. Jak ocenię? Jesteśmy młodym klubem jeszcze, ale myślę, że się bardzo mocno rozwijamy, więc to jest dopiero 7 lat. Bardzo dużo pracy przed nami. Ja uważam, że jesteśmy na samym początku tej drogi. 2021 jaki będzie? Bardzo dobry, na pewno. Będziemy bardzo mocno pracowali, żeby tylko nie przytrafiały się jakieś fatalne kontuzje, które gdzieś będą eliminowały zawodników. Jak widziałeś, dzisiaj mamy dużo tutaj, dużo osób młodych, którzy aspirują do tego, żeby startować, żeby walczyć. Ciężkie sparingi, biją się, nie wymiękają, chcą jeździć na zawody. No, na Mistrzostwa Polski, które się nie odbyły w tym roku, Muay Thai, w listopadzie mieliśmy zgłoszonych 14 zawodników, więc całkiem nieźle. Później zawody się
się odbyły, ale jednak no, ten okres był troszeczkę za krótki, informacja była tydzień wcześniej podana, więc czy tam 8 dni, no nie byliśmy w stanie przygotować zawodników. Ja też nie mogę ryzykować zdrowia osób, no dla mnie to jest za krótko tutaj. Przynajmniej potrzebujemy 2-3 tygodni, żeby móc gdzieś jechać i rywalizować. Na poziomie Mistrzostw Polski oczywiście. To co, życzę w 2021 samych sukcesów. Dziękuję za to, że klub dostarczał naprawdę wiele radości kibicom miejscowym tutaj w okolicach Tarnowa, w Małopolsce, Podkarpaciu i tego typu, powiedzmy, rewirach, zaklętych rewirach, na które udało się w końcu przyjechać. Gratuluję. Jest bardzo ładnie u nas, musisz przyznać. Muszę przyznać, ale ja przede wszystkim dzisiaj klub zwiedzałem i muszę powiedzieć, że jest atmosfera, jest klimat. Warunki są może spartańskie, ale niczego tutaj nie brakuje tak naprawdę w klubie. Oczywiście. Trenujemy w pięknej kamienicy w centrum miasta, w Tarnowie, w perle renesansu. Zapraszam wszystkich. Jest to naprawdę bardzo ładne, urokliwe miasto. Oprócz ciężkich treningów można również pozwiedzać stare miasto, staróweczkę, ładne parki. Więc zapraszam do Tarnowa na trening i turystycznie. Trener Rafał Król, jeśli poleca, warto skorzystać. Jeśli będziecie w Tarnowie, możecie zajechać na trening, sprawdzić się. Zobaczycie fragmenty sparingów, fragmenty treningu, więc na pewno Wam się spodoba. Totalna rzeźnia, ale jest okej. Okay. Większość ludzi lubi takich. Prawdziwi fajterzy, którzy mają duszę fajtera, powinni tutaj przyjechać. Rafał, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.